Witajcie! Dzisiaj recenzujemy kolejny czujnik od Fibaro. Tym razem mamy czujnik dymu. Jak zobaczyłem tą koszulkę w sklepie, to od razu wiedziałem, że ona będzie idealna na tą recenzję, bo Batman zawsze pojawiał się z dymem. Czy ten czujnik by go wychwycił? Zobaczymy. Sprawdźmy. Czujnik dymu, jaki jest, każdy widzi. Po co jest, każdy powinien wiedzieć. A w każdym razie każdy, kto przypalił jajecznicę, olej albo chciał zobaczyć, jak bardzo łatwopalna jest wykładzina do podłogi. Podpowiadam, bardzo. A teraz przechodząc już do meritum. Czujnik Fibaro. Fibaro znowu stwierdziło, że nie zrobi czujnika tak jak wszyscy, tylko on będzie ładny. Powiem szczerze, że mi się podoba, naprawdę. I zacznijmy od odpakowania go i zobaczenia, jak wygląda na żywo. Tak wygląda samo opakowanie. Czujnik chodzi po Z-Wave, czyli potrzebujecie do niego centralki. No, preferowaną centralką jest centralka Fibaro, na przykład HC2 albo HC3, ale możecie go spiąć też z innymi centralkami. Ważna informacja, działa po Z-Wave, ale działa też bez niego. Czyli jeżeli na przykład macie rodzinę, nie wiem, dziadków, którzy nie posiadają całego inteligentnego domu, to możecie taki czujnik kupić, im zamontować i on dalej będzie działał. Czyli jeżeli wykryje dym, to będzie wył w niebogłosy informujący waszych dziadków, sąsiadów i prawdopodobnie wszystkich w okolicy, bo taka jest jego funkcja. Tak jak wam wspominałem, Fibaro podeszło do tematu trochę inaczej. Trochę inaczej, bo wszystkie czujniki są całe białe, a ten czujnik, Fibaro Smoke Sensor, ma tutaj takie wykończenie z aluminium. Tutaj to, co widzimy, on ma bardzo dużo takich dziurek. Tą stroną dostaje się dym, gdy zostanie on wykryty, a po tej stronie mamy diodę, czerwoną diodę, która przy okazji też miga podczas parowania oraz wtedy, gdy zostanie wykryte jakieś niebezpieczeństwo. Co jeszcze znajdziemy w samym opakowaniu? Plastikowy element mocujący i tutaj mamy tak. Mamy instrukcję. Jako że Fibaro to jest polska firma, to znajdziecie również instrukcję po polsku oraz wkręty, żeby móc sobie go zamontować do sufitu, no bo ten czujnik powinniśmy montować w miejscu, w którym jest potencjał dymu, czyli gdzieś w suficie. Możemy go albo zamontować za pomocą tych wkrętów, albo zamontować go za pomocą taśmy 3M. Ja osobiście wolę taśmę 3M, bo jest to dla mnie prostsze, ale to już do wyboru, jak wam pasuje. Czujnik Fibaro Smoke Sensor jest bezprzewodowy, czyli działa na baterię. W tym wypadku mamy tutaj baterię. O, dajcie mi ją tylko wyciągnąć. Wyjdź już. O. Mamy tutaj CR123A, czyli ona jest mniejsza i grubsza niż najpopularniejsze paluszki, ale dostaniecie ją w każdym sklepie, nawet w Lewiatanie naprzeciwko. Tutaj mamy całe oznaczenia tego czujnika, łącznie z poziomami, które on wykrywa, poziomami dymu, bo ten czujnik może mieć trzy poziomy. Czyli mamy albo poziom najmniejszy, czyli wtedy, kiedy na przykład on jest w miejscu, w którym może być spora ilość tego dymu, przykładowo kuchnia, bo nie radzimy sobie z jajecznicą. Zdarzyło mi się już parę razy ją przypalić. Albo mamy takie miejsca, w których jakikolwiek dym jest zagrożeniem, na przykład magazyn styropianu albo czegokolwiek innego, gdzie zapruszenie ognia wiąże się z milionowymi stratami. Więc wtedy taki czujniczek dajemy na ten najbardziej czuły poziom. Tutaj widać przycisk, którym sobie możemy zresetować ten czujnik i go parować. A tutaj jest ten główny czujnik, też czujnik do testowania go. Teraz nie będę testował, bo lubię swoje uszy. Sam czujnik, tak jak wam wspominałem, jest połączony z aplikacją Fibaro, czyli ma Z-Wave'a, poza tym, że jest samodzielny. No i tam mamy dostęp do historii alarmów, wiemy, kiedy on został uruchomiony, a kiedy nie. Poza tym on też ma sam w sobie czujnik temperatury. Więc zamiast kupować czujnik dymu i czujnik temperatury, możemy kupić takie jedno urządzenie i mamy z głowy, bo on pełni obie te funkcje i zarówno wiemy, że nie jest tylko dym, bo nie wiem, na przykład nasze dziecko puściło suchy lód czy cokolwiek innego, tylko jest ta wyższa temperatura i wiemy, że faktycznie jest coś się dzieje w naszym domu i jest niebezpiecznie.
Teraz możecie zobaczyć, jak w aplikacji widać wtedy, kiedy jest bezpiecznie, czyli nic się nie dzieje, oraz wtedy, kiedy nasz czujnik dymu wykrył zagrożenie. W tym wypadku posłużyliśmy się po prostu zwykłymi zapałkami i pojawił się alarm w czujniku i w samej aplikacji. A tutaj możecie zobaczyć sam push w aplikacji. Podsumowując, czujnik dymu jest ładny. Mi się bardzo podoba to wykończenie takie z aluminium. Nareszcie coś nowego, bo lubię biel, ale bez przesady. Posiada czujnik temperatury, możemy go spiąć z naszą centralką Z-Wave albo dać go babci w prezencie, bo nie potrzebuje samej centrali do działania. Więc moim zdaniem każdy powinien mieć czujnik dymu. Ten jest fajnym czujnikiem dymu, kosztuje około 200 zł. Znacznie mniej niż gdyby wam się miało spalić mieszkanie albo dom i musielibyście wszystko robić od nowa, więc warto zainwestować. To jest jeden z tych takich elementów smart home, które moim zdaniem są wymogiem w każdym domu. Czy on jest smart, czy nie, ale czujnik dymu, czujnik zalania, to są kontaktrony, to są czujniki, które po prostu powinny znajdować się u każdego. No i polecam każdemu. Fibaro Smoke Sensor. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, że będziecie subskrybować nasz kanał, lajkować nasze filmy, komentować wszystkie nasze filmy, no i po prostu będziecie aktywnymi członkami SmartMe. Dzięki i do zobaczenia.